Wszystkich różnych liczb naturalnych, czterocyfrowych, nieparzystych, podzielnych przez 5 jest. No i mamy cztery odpowiedzi. Szukamy liczb czterocyfrowych najpierw. Jedna cyfra, druga cyfra, trzecia i czwarta. Te cztery miejsca będziemy uzupełniali cyframi od 0 do 9. Zobaczmy, ile z tych cyfr możemy wstawić tutaj na tym pierwszym miejscu, jeśli to ma być liczba czterocyfrowa. To nie możemy tutaj na początku dać 0, bo jeśli by to było 0, to nasza liczba by się stała już trzycyfrowa. Pozostałe cyfry możemy w to miejsce wstawić, więc mamy tutaj 9 możliwości. 9 razy. Na tym drugim miejscu możemy sobie wstawiać co chcemy, może to być każda z tych 10 cyfr, więc tutaj to pomnożymy razy 10. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Na tym kolejnym miejscu też nie mam żadnych ograniczeń, każdą cyfrę mogę wstawić. No bo te cyfry mogą mi się powtarzać, nie ma tutaj zakazu powtarzania się cyfr i na ostatnim miejscu my mamy mieć liczbę podzielną przez 5. Żeby liczba była podzielna przez 5 to na końcu by musiała mieć 0 albo 5, ale tutaj jest jeszcze dodatkowo jeden jeszcze warunek, że to ma być liczba nieparzysta, więc na końcu nie mogę wstawić 0, 0 mi odpada. Więc jedyną opcją, którą mogę dać na tym ostatnim miejscu, to jest piątka. Wtedy będę miał nieparzystą liczbę i podzielną przez 5. Zatem ilość możliwości, ilość cyfr, które mi tutaj pasują, to jest 1. Tylko ta jedna piątka by tutaj mogła być. I to jest ilość tych liczb czterocyfrowych, które są nieparzyste i są podzielne przez 5. Zatem poprawna odpowiedź to będzie to tutaj. Odpowiedź b to jest to, o co nam chodziło.